W Mielcu nikt o nim nie powie, Bogusław Wyparło, tylko Bodzio. Zresztą nie tylko tu, bo bramkarz reprezentował także w swojej karierze kluby z Łodzi, Tychów i Radomska. Wszędzie grał w koszulce z napisem Bodzio W. To był jego piłkarski pseudonim. Wtedy było wszystko w porządku, dopiero jak skończył karierę i założył w Mielcu Akademię Bramkarską, w skrócie AB Bodzio W, zainteresowali się nim prawnicy fabryki mebli, która nazwę Bodzio ma zastrzeżoną. Błąd polegał mój na tym, że nie sprawdziłem, że nazwa jest zastrzeżona, a jak wiadomo, przez większość mojej przygody z piłką grałem z takim zdrobnieniem na koszulce w ŁKS-ie czy w Stali Mielec i naturalne było, że Akademię Bramkarską, którą zakładałem, nazwałem Akademia Bramkarska Bodzio W. Trener zapłacił już karę za bezprawne używanie nazwy, 800 zł, ale to nie zakończyło sprawy. Teraz odwiedziło mnie dwóch panów, którzy stwierdzili, że na Facebooku i na stronie internetowej dalej przewija się ta nazwa i niestety też zakazali mi tego używać. Pod żadną formą tego nie mogę używać, także strona na razie została zamknięta. Firma odmawia komentarza w tej sprawie. Sukces rzeszowskich organizatorów rajdów samochodowych. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Motorowego poinformował, że Automobil Klub Rzeszowski w przyszłym roku będzie organizatorem eliminacji Mistrzostw Europy. Imprezy tej rangi na Podkarpaciu jeszcze nie gościliśmy, a rozegrana zostanie w sierpniu jako rajd rzeszowski. Przygotowania do jej organizacji już trwają. Przede wszystkim trzeba zebrać budżet. To jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie, docenienie nas. Będzie to kosztowało bardzo dużo pracy, dużo wysiłku, żeby ten rajd zrobić, a przede wszystkim pieniędzy, bo budżet na ten rajd jest dla nas szokujący, ale myślę, że jakimś wspólnym wysiłkiem z Polskim Związkiem Motorowym, ze sponsorami, tu naszymi samorządami i województwa i Rzeszowa, że ten rajd, budżet zgromadzimy. A sympatyków tej dyscypliny zapraszamy na relację z rajdu Arłamów, kończącego tegoroczny sezon w kraju. Emisja w sobotę o 18, a więc tuż przed głównym wydaniem aktualności.